Mówi się o tym, że trzeba zamieszkać w określonym czasie od uzyskania kredytu. Tylko tak my sobie żartujemy w kuchni. Jak oni to będą sprawdzać? I ktoś będzie przychodził, dzień dobry, puk, puk. A pani tutaj już jest 2 tygodnie. Pani tu mieszka, czy pani tu wynajmuje, czy w ogóle przyszła pani w gości? Jeżeli singiel sobie weźmie kredyt, ten 2%, singielka weźmie sobie kredyt. I teraz tak, mija parę lat, 2-3 lata i spotkali się, zaczęli się spotykać. I co wtedy? W którym mieszkaniu mieszkać, które wynająć? W momencie, kiedy uruchamiasz kredyt, będziesz podpisywał umowę, weź sobie wróć jeszcze raz do tej listy warunków, które musisz spełnić, weź sobie żółtą karteczkę na górę, zapisz bardzo wyraźnie i się tego naucz, żebyś przypadkiem z automatu nie zrobił jakiegoś błędu, który spowoduje, że nie tyle stracisz dopłaty, co będziesz musiał je za parę lat oddać, bo zapomniałeś. Para plus 2 dzieci, dochód przyjmij pan 4,5 tysiąca na rękę, pani 3 tysiące na rękę, łącznie 7,5 tysiąca. Rata 2600 plus czynsz, policzmy 3,5. Zostaje im 4 tysiące na życie. Jakieś jeszcze tam sprawy i tak dalej, życie. No 4 tysiące na życie, na 4 osoby. Ale nie daj Boże zapomną, żeby zostawić pieniądze na ratę na koncie, to ta rata z 2600 robi się 4800. To te rodziny są miesiąc bez jedzenia albo na przysłowiowym misce ryżu. Można powiedzieć, że to są osoby mniej doświadczone finansowo? Zdecydowanie. Kupują emocjami, przepłacają i oni zawyżają cenę. To może być jedyna sytuacja, musimy za wszelką cenę to kupić, bo innej opcji nie ma. I oni idą na spotkania, mieszkanie 600 tysięcy, nie, my damy 620, bo my musimy to mieć, my mamy zdolność. Jedyny raz w tym ostatnich 10 latach. Dzisiaj to jest kredyt drogi, z dużą ilością dopłat, który dla klienta jest jako odbiorcy tani. Zobaczymy, co po wyborach powiedzą, czy przypadkiem sprzedaż kredytu 2% nie przerosła ich oczekiwań, że trzeba zbyt dużo dopłat sfinansować i na przykład w tym momencie limity stop, wracamy do w następnym roku i w następnym roku jakaś grupka będzie mogła uzyskać. Dopłaty są płacone przez BGK. BGK nie ma swoich pieniędzy, on nie drukuje, on płaci z podatków. Tak więc tak naprawdę to jest kredyt, którego dopłaty my jako podatnicy płacimy ze swojej kieszeni. Cześć, Szymon Ostrowski, kanał Biznes na Ostro. Kolejna rozmowa o przedsiębiorczości, biznesie i finansach. Tradycyjnie, zanim przedstawię Wam dzisiejszego gościa, poproszę Was o subskrypcję, łapki w górę i komentarze, bo to pomaga algorytmowi YouTube'a pokazywać te treści. A dzisiaj moim gościem jest Konrad Dąbkowski, ekspert kredytowy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Bezpieczny kredyt 2% to chyba żniwa dla doradców kredytowych. No jest dużo pracy, dużo więcej niż było. Bo wielu klientów, którzy wcześniej nie mogli uzyskać kredytu, w tym momencie mają możliwość uzyskania kredytu. Tak więc oni się obudzili, zobaczyli, że mają możliwość. No jest dużo pracy, dużo do zrobienia. To marzenie dla każdego pośrednika, no bo rząd tak naprawdę przygotowuje już tak dobry produkt, że już o klienta raczej się chyba nie trzeba starać, to klienci sami przychodzą. Mocne stwierdzenie, że rząd tam... No rząd przygotował taki produkt, a że klienci sami przychodzą. Jest dużo klientów, którzy przychodzi i po prostu się pyta o to. Przy analizie kredytu jest parę elementów, które warto wiedzieć. Pierwszym to, żeby w ogóle dostać kredyt, trzeba spełnić standard uzyskiwania dochodu. Niektórzy klienci w ogóle o tym nie wiedzą i mówią, dobra, ja zarabiam. Ale okazuje się, że w ostatnich 12 miesiącach on 4 razy zmienił pracę. Dzisiaj zarabia, średnia z ostatnich 12 miesięcy jest ok, ale dzisiaj jest na okresie próbnym, i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele elementów, które powodują, że może albo nie może uzyskać kredytu, pomimo tego, że ale proszę pana, ja zarabiam. Pieniądze wpływają na konto, to się liczy. Tak więc trzeba trochę poznać procedur bankowych, żeby móc spokojnie podejść pod ten kredyt i żeby tak naprawdę go uzyskać, bo to, że jest atrakcyjny w tym momencie, bo przy kredycie około 500-600 tysięcy te raty są zbliżone pomiędzy 2 a 3 tysiące, co przy innych kredytach jest dużo wyższe, no to jest atrakcyjne, to kusi i jeszcze zdolność jest dużo lepiej liczona. Mhm. A na co uważać przy tego typu kredycie? Czym on się różni od tak zwanego normalnego kredytu? Mówię pod kątem proceduralnym. Pod względem proceduralnym czym on się różni? Pod względem proceduralnym obsługi różni się tym, że tam są dopłaty. Dopłaty, które
pomniejszają koszt raty. Rata jest rata kapitałowa, część ta, która spłaca kapitał, plus odsetki. I do tych odsetek jest znacząca dopłata. I teraz trzeba pamiętać o warunkach, które trzeba spełnić w momencie, kiedy obsługujemy taki kredyt. Typu nie można mieć żadnej nieruchomości wcześniej, przystępując do takiego kredytu. Nie można, tam jest ograniczenie do 50% udziałów na przykład w nieruchomości w darowiźnie. Nie można było być uczestnikiem kredytu hipotecznego 36 miesięcy wstecz od momentu składania wniosku. I to jest takie parametry na sam początek. Teraz patrząc na obsługę kredytu. Na przykład ktoś sobie kupuje teraz mieszkanie, chce tam zamieszkać, wprowadza się po dwóch miesiącach, trzech, na przykład po dwóch, trzech latach stwierdza, ale ja mam za daleko do pracy, to ja sobie to mieszkanie wynajmę komuś, a sam sobie wynajmę mieszkanie na drugim końcu, na przykład Warszawy, żeby godzinę w jedną stronę i godzinę w drugą nie dojeżdżać. I tak nie można. Bo nie można wynajmować tego mieszkania kupionego kredytem dwuprocentowym, tym bezpiecznym kredytem. Tak samo, co jeszcze istotne, nie można sobie na przykład kolekcjonersko kupić drugiej nieruchomości, bo się straci dopłaty. Tak więc są pewne rzeczy. Tam jeszcze na przykład nie można być prawomocnie skazanym, ale to o takich chyba słuchaczach nie rozmawiamy. Tak więc to są takie podstawowe parametry, na które trzeba zwrócić uwagę. Mówi się o tym, że trzeba zamieszkać w określonym czasie od uzyskania kredytu. Tylko tak my sobie żartujemy w kuchni. Jak oni to będą sprawdzać? Czy na przykład, bo mamy kredyt dla singla, mamy kredyt dla singla z dzieckiem i mamy kredyt dla pary. Pary w rozumieniu dwójka z dziećmi, niesformalizowany związek lub małżeństwo z dziećmi. I teraz pytanie, jeżeli singiel sobie weźmie kredyt, ten dwuprocentowy, singielka weźmie sobie kredyt i teraz tak, mija parę lat, dwa, trzy lata i spotkali się, zaczęli się spotykać. I co wtedy? W którym mieszkaniu mieszkać, które wynająć? Na te pytania nie mamy odpowiedzi w tym momencie, bo nie wiadomo, bo nie można ani jednego wynająć, ani drugiego wynająć. Według ustawy trzeba mieszkać w tych mieszkaniach. Tak więc jest wiele pytań, które zostają bez odpowiedzi. Z drugiej strony, jak oni to sprawdzą? Czy na przykład dwa miesiące u ciebie, dwa miesiące u ciebie. I kto? I ktoś będzie przychodził, dzień dobry, puk, puk. A pani tutaj już jest dwa tygodnie. Pani tu mieszka, czy pani tu wynajmuje, czy w ogóle przyszła pani w gości? Nie wiem, to są takie żarty, które sobie robimy, ale nie znamy na to odpowiedzi. Jest pytanie, jak oni to będą sprawdzać. Jest jeszcze jedna rzecz. Nie można prowadzić działalności gospodarczej w miejscu, gdzie się uzyskuje kredyt dwuprocentowy. I teraz to jest taka druga kwestia dla osób, które przyjmijmy. Ktoś jest dzisiaj na umowie o pracę. Pracuje. I nagle okazuje się, że zamiast zarabiać 5 tysięcy na rękę, może zarabiać 7 tysięcy, jak przejdzie na kontrakt B2B. I teraz gdzie ma zarejestrować działalność? Czy ma zarejestrować działalność w mieszkaniu, które kupił bezpiecznym kredytem? Czy ma sobie szukać wirtualnego biura? Ja klientom zazwyczaj mówię, weź sobie wirtualne biuro, bo tutaj nie wiadomo. Tego nikt, czy to sprawdzą, czy nie sprawdzą, nie wiem. Ale najgorsze, jak nie sprawdzą teraz, 5 lat będziesz płacił raty i nagle jakiś magiczny skaner zrobiony przez jakiegoś speca rządowego stwierdzi, proszę pana, pan 5 lat temu zarejestrował działalność, kontynuował ją przez 5 lat, otrzymywał pan dopłaty, proszę o zwrot dopłat plus należne odsetki według ustawy. I to będzie pozamiatane. Bo wtedy jakby od razu odcinali, to zrobimy refinans, przenosimy do innego banku czy coś i spoko. Ale tak, przecież ten bezpieczny kredyt to jest drogi kredyt z dużymi dopłatami. Tak więc to są znaki zapytania, to są zagrożenia, które naprawdę trzeba zwrócić uwagę, pilnować, żeby spełnić warunki. Ja każdemu klientowi powtarzam, w momencie, kiedy uruchamiasz kredyt, będziesz podpisywał umowę, weź sobie wróć jeszcze raz do tej listy warunków, które musisz spełnić, weź sobie żółtą karteczkę na górę, zapisz bardzo wyraźnie i się tego naucz, żebyś przypadkiem z automatu nie zrobił jakiegoś błędu, który spowoduje, że nie tyle stracisz dopłaty, co będziesz musiał je za parę lat oddać, bo zapomniałeś. A jak wygląda udzielanie tych kredytów ze strony banków? One są gotowe proceduralnie? Są i nie są. Proceduralnie banki nie. Niektóre banki na początek, jak zobaczyliśmy, myśleliśmy, że w ogóle nie są przygotowane na tą ilość wniosków. Niektóre lepiej sobie radzą, niż nam się wydawało, choć to jest jakiś mój obraz, bo może być tak, że w tym regionie, gdzie ja działam, mazowieckim, jest tak, a nie inaczej.
jeszcze z innej perspektywy ktoś współpracuje z innymi jakimiś kanałami, może mieć lepszą lub inną optykę. Tak więc z mojej perspektywy bankiem, który dobrze się wybronił z całej układanki, jest Pekao S.A., który poukładał całą tą procedurę. Bo teraz mamy trzech graczy na dzisiaj. Pekao S.A., Pekao BP i Alior. Pekao BP, rozsądnie poukładany proces, jak doradca dobrze znalazł się w tej całej proceduralności, to po prostu robi to, co ma robić i te wnioski są wydawane, decyzje w miarę rozsądny sposób. Pekao BP jest bankiem, który jest bardzo dużym przemiale, bardzo dużo klientów obsługuje. On moim zdaniem troszeczkę słabiej się do tego przygotował. Backgroundowo gdzieś tam w kuluarach sobie mówimy, że proceduralnie, systemowo strasznie się nie przygotowali. Tam jest bardzo dużo takiej mozolnej, ręcznej pracy dla pracowników, co pewnie nie wyjdzie na światło dzienne, że zamiast ktoś przygotować system, żeby doradca mógł obsłużyć 20-30 klientów dziennie, to on robi 5-8 dziennie i to 8 to jest naprawdę debeściak, który ogarnia system, a 5 to taki standardowo, a jeżeli dostaje 50 wniosków dziennie ta osoba, to przecież tam są kolejki na tygodnie w tym momencie. I mówią, w 21 dni się wyrobimy. 21 dni to my ci powiemy, czy wniosek został zarejestrowany, czy nie. Ale no, zobaczymy, jak to wszystko. Są już decyzje pozytywne w Pekao BP. Tak samo też w Aliorze. Alior ostatni w tej całej układance, moim zdaniem, bo też nie chcę ich jakoś pozycjonować. Każdy jest dla kogoś. Każdy ma też swoją cenę, za co ma odpowiednią akceptowalność ryzyka. Ale to trzy banki z dużym udziałem Skarbu Państwa. No tak. Każdy jest polski. Teraz jeszcze polski bank, Velobank, wszedł do układanki. Przygotowuje się do sprzedaży. Tak więc nie wiem, czyj jest Velobank. Wiem, czyj był, ale nie powiem nazwiska. Co będzie dalej? On się przygotowuje. Cały portfel, ten słaby, już upadł. Dobry portfel klienta gotówkowego czy klienta hipotecznego chcą teraz zbudować, tak więc mówimy, że ma ssanie na rynku, będzie przyjmował dużo i tam będzie mocne zapotrzebowanie na przykład na kontrakty B2B. Tam mają bardzo sprytnie ułożoną procedurę, że po 6 miesiącach już będzie można starać się o kredyt, bo działalności tak zwany kontrakt B2B, gdzie jest jedna faktura, to jest taka quasi umowa o pracę. Niby działalność, ale jedna faktura, jeden pracodawca. I te osoby są coraz częściej traktowane jako działalność, jako taka quasi umowa o pracę, czyli 6 miesięcy i możemy już składać. I teraz ten Velobank będzie miał fajną ofertę. Na koniec miesiąca ma wejść jeszcze Santander i mBank. I ja bardzo się z tego cieszę. Niech się rozładuje kolejka, niech te banki zaczną szybciej analizować. Bo co z tego, że my złożymy 50 wniosków do jednego banku, który nam to przetworzy w 2,5 miesiąca, jak połowa z tych klientów potraci zadatki. Albo stwierdzi, że to jest nierealne, albo gdzieś po drodze jeszcze się okaże, że nie będą mieli zdolności, bo mam też taką klientkę, gdzie w jednym banku złożyliśmy, była zdolność, ale z racji wieku, z oceny jakościowej klienta i tak dalej, pomimo tego, że to był super oferta dla niej, ona tam nie dostała wymaganej kwoty 500 tysięcy, 400 i bank wydał decyzję negatywną, bo mówi, że klientka nie ma brakującego wkładu. Tak więc czym więcej banków w projekcie, tym lepiej. Bo można wtedy dywersyfikować składanie wniosków, rozłożyć to na kilka. Najtańszy, drugi najtańszy, najszybszy. Bo wtedy tak naprawdę klienci są bezpieczniejsi, dużo bezpieczniejsi. Złożenie do jednego banku jest bardzo ryzykowne. Czeka się 2 miesiące i na koniec, sorry, przepraszam, ale pan coś miał w historii 5 lat temu, 3 lata temu. I mamy po temacie. Słyszałem o sytuacjach, że banki odmawiały udzielania kredytów, dawały negatywną decyzję, dlatego że nie wyrabiały się w określonym czasie z podjęciem tej decyzji. Jeżeli chodzi o kredyt 2%, to w tym momencie mamy krótki okres, bo to tak naprawdę to może być plotka. Bo popatrzmy, mamy kredyt 2%, który wystartował 1 lipca. Dzisiaj mamy 3 sierpnia. 34 dni. Zazwyczaj te pierwsze tygodnie, jak były wnioski, w pierwszym tygodniu wnioski poszły ekspresowo. Tutaj było wow, 7 dni decyzja. Ale okazało się, że te wnioski, które były złożone pod koniec pierwszego tygodnia albo już w drugim, to one już trafiły na tą kulę śnieżną wniosków i problemów proceduralnych w bankach i czekają na swoją kolejność przy rejestracjach, przy analizach, przy bazach i tak dalej. Przypuszczam, że jeszcze nie ma takiej sytuacji, że będą opóźnienia w związku z tym, że ktoś się nie wyrobił.
wydaje mi się, że raczej my z założenia z całym zespołem kolegów i osób, z którymi współpracujemy, mówiliśmy, że szykuj się, że może być dłuższy proces, nie 1,5 miesiąca. Podpisz sobie umowę przedstępną tam na 3 miesiące. Wszyscy starają się zamknąć ten temat, sfinalizować go jak najszybciej, ale ty musisz pamiętać o tym, że jeżeli trafimy na blokady proceduralne, że będzie tych bardzo dużo wniosków, tak jak teraz w niektórych bankach jest, to potem będzie po prostu, te decyzje będą później lub będzie trzeba na bieżąco coś uzupełnić, typu zaświadczenie się przedawni, trzeba będzie coś douzupełnić i trzeba być bardzo cierpliwym na te uzupełnienia, po prostu to robić jak najszybciej. I z przedawnionymi decyzjami, no to ja bym w tym momencie bardzo bym sprawdził, z jakiego tytułu to było, bo to mogło być na przykład decyzja negatywna, nie decyzja z powodu przeterminowania. Jak wygląda sytuacja tak zwanych zwykłych kredytów hipotecznych? Abstrahując od tego kredytu bezpiecznego, 2%, czy tutaj ruch też jest większy? Na przykład Santander w zeszłym miesiącu powiedziano mi, że ma najwięcej złożonych wniosków od 2019 roku, a Santander jeszcze dzisiaj nie jest bankiem, który przyszedł do kredytu 2%. Są banki, które nie weszły i oficjalnie powiedziały, że nie wejdą i tam ruch jest wzmożony, bo one mają ciekawe oferty na procentowaniu stałym czy zmiennym. Bo są takie oferty, które klienci brali na przykład rok, dwa lata temu, gdzie tam było około 8-9,5%, a w tym momencie można sobie refinansować ten kredyt, nawet z tym, co ostatnio rząd wymyślił, że ze stałego na stałe, ale mamy kogoś na 9%, może przeskoczyć na 6,5-7%. Przecież to jest dla niektórych parę lat spłaty kredytu, bo też jak klientom mówię, jeżeli przyzwyczaiłeś się do tej wysokiej raty, to możesz spróbować sobie przejść na inny kredyt z tą wysoką ratą, ale z mniejszym procentowaniem, na przykład skrócić okres kredytowania. Ale to jest temat na dłuższą jeszcze rozmowę. Tak więc banki w tym momencie mają szybką decyzyjność w miarę. Mam taką sytuację, na przykład wniosek z zeszłego tygodnia, którą decyzję mamy w 7 dni. I ten bank jeszcze nie jest w procesie bezpiecznego kredytu i po prostu za szybko. W niektórych sytuacjach my mamy miesiąc, bo tam jeszcze ktoś się musi wyprowadzić, a my mamy decyzję w 7 dni. Pozostałe banki, które składamy, tam są w bankach w tym procesie, to zajmuje trochę dłużej. Jakie są dzisiaj największe wyzwania dla osób, które chciałyby wziąć kredyt? To jest kwestia tego, że w ogóle nieruchomości są drogie, czy sam koszt pieniądza jest wysoki? Barierą są ceny mieszkań, które poszybowały, szczególnie w tym przedziale do 800 tysięcy. Drugą barierą dla klientów, którzy nie mają możliwości przystąpienia pod kredyt 2% od ostatnich paru lat była zdolność. Ja i tak sobie poradzę, bo i tak wynajmuję mieszkanie, tylko żebym miał zdolność. I teraz trzeba klienta edukować, jak ma się przygotować do tego, żeby móc uzyskać kwotę, którą potrzebuje. I barierami są po prostu brak wiedzy. Klienci muszą się doedukować, jak kupować tanio, rozsądnie nieruchomości. Z drugiej strony marzą o tanich nieruchomościach, a te nieruchomości rosną, bo jest na nich dużo klientów. Jak coś jest w ograniczonej ilości i jest dużo osób, które chce to kupić, to jest normalne, że cena rośnie. To jest prawo rynku. Nie będzie czekać cena. Ty chciałeś kupić, to przyjdź, kup. Pomimo tego, że mam 20 klientów na twoje miejsce, ty przyjdź, bo ci obiecałem. No, rynek jest jaki jest. Tak więc w tym momencie po prostu te ceny rosną, bo jest zainteresowanie duże. No i trzeba reagować. Jak klientom mówię, jak jesteś gotowy teraz, nawet jeżeli wydaje ci się dużo, to zastanów się, co było 10 lat temu, bo ci, co 10 lat temu kupowali, mówili, że było dużo, że ceny były wysokie, że kredyty były drogie. A z drugiej strony popatrzeć teraz, no te ceny się też zmieniły. Z perspektywy przedsiębiorcy, jeżeli chciałbym podejść do takiego kredytu, osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, procedury są dużo bardziej skomplikowane od tych, które na przykład, których wymaga się od pracowników na umowie o pracę? Nie, no jest inna procedura. Ja nie oceniam, czy ta jest łatwa, czy ta jest trudna. Oczywiście przy działalności analizują dłuższy okres czasu. Te banki, które biorą na przykład udział w projekcie bezpiecznego kredytu, to na działalność patrzą, dzisiaj mamy 2023, czyli patrzą od początku 2022. I albo biorą średnią za 12 miesięcy od dzisiaj wstecz, albo liczą średnią za rok bieżący i poprzedni, tam proporcjonalnie miesiącami sumują, wyliczając taki dochód. Albo biorą po prostu średnią z całego i wyliczają. Ale to nie jest tak jak umowa o pracę, bo umowa o pracę liczy średnią za 3, 6 lub 12 miesięcy. I to jest tam jest prosto. Tylko
jakby przedsiębiorca chciał iść na umowę o pracę, to by poszedł. Bo ja tam wśród znajomych przedsiębiorców, jak rozmawiam, jak mi biznes nie pójdzie, to sobie pójdę na umowę o pracę. No tak, ale nie po to jesteśmy przedsiębiorcami, żeby uciekać gdzieś w umowę o pracę, tak więc trzeba po prostu poznać procedurę, dowiedzieć się, ile tak naprawdę musimy płacić podatków, żeby mieć tą zdolność, bo możemy, polska kreatywność, polska przedsiębiorczość, ja wielu z przedsiębiorców mam w swoim portfelu i oni mówią, że o kurczę, w tym roku nie płaciliśmy podatków, bo tak przeżonglowaliśmy kosztami, fakturami, że nie ma podatku. No nie ma podatku, nie ma zdolności. Będzie podatek dochodowy, będzie zdolność. I przy kredytach hipotecznych tak to działa. Mam takie przekonanie, że liczba materiałów o kredycie bezpiecznym 2% jest zbyt duża w stosunku do ilości osób, które z tego kredytu mogą skorzystać. Czy to jest celowe pompowanie tego programu, czy faktycznie on jest na tyle interesujący i ta grupa nie jest tak mała, jak nam się wydaje? To, że ten kredyt jest dzisiaj tani, to jest fakt. A czy ten kredyt będzie tani za 3 lata, tego nikt nie wie. Bo dzisiaj to jest kredyt drogi, z dużą ilością dopłat, który dla klienta jest jako odbiorcy tani. To, że ktoś dzisiaj nie może uzyskać kredytu bezpiecznego, a może wziąć, przyjmijmy kredyt ze stałym procentowaniem na poziomie 6-7% i przyjmijmy za 2-3 lata go zrefinansować na niższe stopy, bo jest szansa, że jeżeli nasi rządzący tak poukładają działanie, to w końcu obniżą stopy procentowe, to może te stopy procentowe kredytów też będzie można zrefinansować na niższe oprocentowanie typu 3-4% i sobie spokojnie to płacić. Ten program jest sprofilowany. Ktoś się długo zastanowił, albo krótko, a intensywnie i stworzył taki projekt i grupa, duża grupa osób jest zainteresowana, bo długo nie mogli kupić. Proszę sobie wyobrazić, że małżeństwo, dwójka dzieci, czyli para plus dwójka dzieci, dochód przyjmie pan 4,5 tysiąca na rękę, pani 3 tysiące na rękę, łącznie 7,5 tysiąca. Kiedyś mogli dostać, raptem 3 miesiące temu mogli dostać kredytu 300 tysięcy, to tak chyba maks był wtedy. Teraz przy 7,5 tysiąca i jeszcze 500 plus wpływającym na konto w niektórych bankach można nawet 600 tysięcy sfinansować. I jeszcze przy tym projekcie jest taka sytuacja, że tam można, jest taka gwarancja BGK, która pozwala przy transakcji do 500 tysięcy zrobić zero wkładu własnego. Czyli można kupić mieszkanie za 500 tysięcy bez wyłożonej gotówki, a przy transakcji do 600 tysięcy trzeba wyłożyć 20 tysięcy złotych. Czyli można wziąć kredytu 580 tysięcy na przykład dla pary. To dla tych osób, które nie mają oszczędności albo mają bardzo znikome, jest to jedyna furtka, żeby nie wynajmować, tylko kupić. Tylko ja tu zapalam taką czerwoną gwiazdkę mocno, zwracam uwagę. Będzie rata 2600 z dopłatami. I jeszcze ktoś niechcący i ta rodzina, 7,5, rata 2600 plus czynsz, policzmy 3,5. Zostaje im 4000 na życie. Jakieś jeszcze tam sprawy i tak dalej, życie. No 4000 na życie, na 4 osoby. Ale nie daj Boże zapomną, żeby zostawić pieniądze na ratę na koncie, to ta rata z 2600 robi się 4800. Nie wiem, jak to będzie działało, bo nie mamy żywych przypadków tego, ale mówi się o tym, że jak spóźni się z ratą, to wzrasta i potem będzie spadało z powrotem. Tak więc nie daj Boże, ktoś zapomni zapłacić, ta rata skoczy do góry i zamiast 2600 robi się 4800, to te rodziny są miesiąc bez jedzenia albo na przysłowiowym misce ryżu. Tak więc nie wiem, jak to będzie. Trzeba zwrócić uwagę, że są osoby, które porywają się na transakcje, które wcześniej dla nich były nie do pomyślenia. Że to jest w ogóle nierealne. I bez wkładu własnego, 550 tysięcy, on musi tam gdzieś kilka tysięcy złotych wyłożyć do transakcji, bo przy 550 tysiącach para musi włożyć mniej niż 20 tysięcy. Przy singlu mamy ograniczenie kwoty 500 tysięcy i kwota kredytu, transakcja do 700. Para może do 800 tysięcy kupić nieruchomość. No to są takie momenty, kiedy oni, kurczę, mogę. To jest, Jezu, to jest moment, kiedy ja mogę kupić. Ja mam zdolność, bo zdolność jest teraz trochę inaczej liczona. I oni się obudzili i to oni emocjonalnie kupują. Jezu, to może być jedyna sytuacja. Musimy za wszelką cenę to kupić, bo innej opcji nie ma. I oni idą na spotkania. Mieszkanie 600 tysięcy. Nie, my damy 620.
bo my musimy to mieć, my mamy zdolność. Jedyny raz w tym w ostatnich 10 latach, ale my możemy. I te osoby, jak idą na negocjacje, one kupują bardzo emocjonalnie. I to jest jakaś moja optyka. Ja taki obraz widzę moich klientów. Może ktoś ma inny, ale no... Czyli można powiedzieć, że to są osoby mniej doświadczone finansowo? Zdecydowanie. Kupują emocjami, przepłacają i oni zawyżają cenę. To jest często taka sytuacja, że oni idą, my musimy to mieszkanie mieć za wszelką cenę. Nie ma rozsądku już, jak się czym bardziej coś chce i nie patrzy się na nic, zamiast cofnąć się, będzie następne. Tutaj to, nasz budżet na to nie pozwala. Tyle lat, przecież te osoby nie są mistrzami oszczędzania. Jeżeli ktoś nie mógł przez 20 lat oszczędzić, przyjmijmy 50 tysięcy złotych, no to czy w następne 20 lat odłoży więcej? Muszę zadać to pytanie, ponieważ pojawiają się opinie, że bezpieczny kredyt 2% to jest głównie przeznaczony dla obcokrajowców. Nie. Nie jest głównie przeznaczony. To jest znaczy, że z niego będą głównie korzystać, no bo na przykład obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski, oni nie mają tutaj swoich własnych nieruchomości. Jeżeli pracują, mają zdolność, to będą mogli kupić. Określę to w ten sposób, że obcokrajowcy mogą proceduralnie przystąpić do takiego kredytu i mają do tego pełne prawo, jeżeli spełnią tam standardy czasowej karty pobytu w niektórych bankach lub stałej karty pobytu. Pozostałe warunki muszą spełnić to samo co Polacy. Czyli muszą mieć dochód akceptowalny, muszą mieć lub nie mieć wkładu własnego. Tak więc patrząc na to, czy to jest projekt dla osób z zagranicy, czy nie, to bym tego tak nie określił, bo nie można tego jednoznacznie. To jest dla osób, które nie miały nieruchomości i muszą spełnić standard. To można tak samo powiedzieć o osobach, które przyjeżdżają z mniejszych miejscowości i chcą w większej miejscowości kupić nieruchomość. Też muszą spełnić standardy dochodu, też muszą standardy, muszą dokumentów spełnić. Poza tym, że ktoś jest z zagranicy, to pozostałe dokumenty musi spełnić takie same. Tylko, że dopłaty są płacone, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, dopłaty są płacone przez BGK. BGK nie ma swoich pieniędzy, on nie drukuje, on płaci z podatków. Tak więc tak naprawdę to jest kredyt, którego dopłaty my jako podatnicy płacimy ze swojej kieszeni. No mówiliśmy tutaj też o tym, że osoby, które ten kredyt biorą, często bardzo emocjonalnie kupują nieruchomości, w związku z tym mogą powodować wzrosty cen. W tym roku mamy dopiero start tego programu. W przyszłym roku oczywiście on będzie kontynuowany. Czy wobec tego możemy się spodziewać, że będą te wzrosty też tak samo kontynuowane? Ja mam takie pytanie, skąd mamy pewność, że będzie kontynuowany? Mhm. Bo ja nie mam żadnej takiej pewności. Przy obecnej polityce i działaniu naszego rządu ja zawsze patrzę na wszystko, jest jak jest, nie wiem co będzie, byle nie wymyślili czegoś bardziej kontrowersyjnego. Mamy teraz taki okres do wyborów. Ja uważam, że to będzie pierwszy checkpoint. To jest jakoś tylko moje osobiste zdanie, ale to jest taki checkpoint pierwszy. Zobaczymy, co po wyborach powiedzą, czy przypadkiem sprzedaż kredytu 2% nie przerosła ich oczekiwań, że trzeba zbyt dużo dopłat sfinansować i na przykład w tym momencie limity stop. Wracamy do w następnym roku i w następnym roku jakaś grupka będzie mogła uzyskać. Projekt będzie aktywny, ale jego dostępność będzie taka, że o sorry, winę tu no nie da rady. Tak więc nie wiem. Ja sobie po prostu teraz głośno myślę, to jest jakaś moja hipoteza, że do wyborów okej, potem nie wiem, bo nagle wszystkie limity się poznikały w magiczny sposób, nie ma ograniczeń, jedziemy wszyscy ile da radę, ale tak naprawdę to pieniądze są skądś. To nie ma, że one są no limit. Tak więc pytanie, gdzie jest limit? I kiedy ktoś powie, sorry, zamykamy na ten rok projekt, wykorzystaliśmy budżet, bo budżet jest ograniczony, to nie jest niekończąca się studnia bez dna. Tak więc zobaczymy, ja głośno o tym myślę, z punktu widzenia pośrednika, czy tego, który pomaga uzyskiwać kredyty, czy też pomaga je potem refinansować, mówię, że dla nas by było super, dla klientów by było super, ale dla nas jako podatników beznadziejnie, bo ktoś musi za to zapłacić. To są pożyczone pieniądze, te dopłaty są skądś. To nie są czemu na przykład banki nie obniżą stóp procentowych? Przecież banki dostają w tym momencie za ten kredyt sporo procent. Zamiast obniżyć stopy procentowe, one dostają pełnopłatny produkt, z czego dopłaty
o tą lwią część płaci rząd, ten projekt. Czemu banki nie zejdą do dołu? Tego nie wiem i nie chcę wiedzieć. To jestem chyba za małym graczem na tym rynku, żeby się o to pytać. Tak więc może ktoś odważniejszy będzie mógł tam pójść i zadać te trudne pytania. To zapytam jeszcze o zmianę wskaźnika przeliczania kredytów z WIBOR-u na WIRON. Pojawiają się pewne zakusy kancelarii prawniczych, żeby w ogóle sam WIBOR kwestionować. No ale jak się odnoszą pośrednicy i klienci do WIRON-u? Ponoć to ma być ustandaryzowany WIBOR, tak quasi WIBOR. Bo z WIBOR-em, no już rozmawiałem z paroma prawnikami, no są podstawy do podważenia. Z racji tego, że klient nie wiedział, jaka była prawdziwa cena zakupu. To jest podstawa tej analizy. Jak coś kupujemy, musimy wiedzieć dokładnie, jak to jest liczone. A my kupujemy w banku pieniądze, czyli kredytem kupujemy pieniądze. Przy WIBOR-ze były tam znaki zapytania, jak to jest liczone. I jeszcze pojawiły się tam różne historie z ostatniego pół roku na przykład, które wpłynęły na to, że prawnicy zwąchali biznes i zaczną się tym interesować, tak jak kredytem frankowym, tak teraz WIBOR-em mocno się interesują, analizują, tam sprawy ucichły w jakoś magiczny sposób, a te sprawy są toczone dalej, już tam gdzieś kolejne pozwy są składane, są jakieś wstępne jakieś orzeczenia sądu. Takie procesy mogłyby zachwiać rynkiem bankowym, bo o ile kredyty frankowe na początku były sporym zagrożeniem dla banków, to okazało się, że one mimo wszystko jakoś sobie radzą. To w przypadku WIBOR-u można byłoby się spodziewać, że jednak dla banków te koszty byłyby dużo wyższe. Popatrzmy na w ogóle skalę problemu. Kredyty frankowe to jakaś tam grupa kredytów hipotecznych. Kredyty oparte o WIBOR to wszystkie pozostałe. Nie tyle hipoteczne, co gotówkowe, firmowe, korporacyjne. Tam przecież chodzą setki milionów złotych. To jest jak nie miliardów. Tak więc to muszą tak wyciszyć, uporządkować, bo to może zachwiać całym rynkiem bankowym w Polsce. Nie wiem, co to będzie, jak to poprowadzą, ale tam no, pewnie im się ciepło robi. Z tego tytułu, bo ktoś się przyjrzał, że coś nie tak liczyli. Temat pewnie jest tak poważny, że aż ucichł. Mhm. Wobec tego będziemy ten temat obserwowali. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Wam również dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Polecam wszystkie inne na moim kanale. Przypominam oczywiście o subskrypcjach, o łapkach w górę i komentarzach. Napiszcie, jakie kwestie Was szczególnie interesują i kogo powinienem zaprosić do jednego z kolejnych odcinków. A tymczasem cześć i do zobaczenia.